na kongresie, dzisiaj jest trzeci dzień, Facebook jakoś się tam przewijał w tematach. Chociaż skromnie. Tak, że jest, że ważne, że trzeba uważać, Adam właśnie wspominał o sytuacji kryzysowej. Ty przedstawiałeś właściwie taki, jedyny właściwie taki case study, taki zestaw porad, jak prowadzić kampanię w internecie, na Facebooku, jak z tymi fanami funkcjonować na podstawie kilku kampanii, które jako Tinkon przeprowadziliście. Najważniejsze punkty, na co trzeba zwrócić uwagę. Słuchaj, no to jest tak, że moim zdaniem po pierwsze, to tak tytułem wstępu, że tutaj trzeba dużo pokory, dlatego że my coś robiliśmy, tak jak inne firmy, ale my się tego wszyscy cały czas uczymy, bo to się po prostu zmienia, ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, więc o czym ja dzisiaj tu mówiłem, to nie są jakieś objawione prawdy, tylko garść obserwacji. Ja też mam takie wrażenie często, że ci, którzy przychodzą na warsztaty o Facebooku, na wykłady o Facebooku, jakby chłoną tą wiedzę, ale nic tak naprawdę nie wynika, ona czasem bierze w łeb, dopóki w końcu nie ruszysz z jakąś kampanią i na własnej skórze nie przekonasz się, jak nieprzewidywalni są fani, jak ciężko ich zdobyć. Tak, ale to w ogóle jest chyba tak, bo tak to nawet z rozmów takich towarzyskich czasem pojawia się temat internetu, obecności w internecie i część osób odczuwa jakiś opór, obawy przed tym, żeby w ogóle spróbować. A moim zdaniem to jest najłatwiejsza droga, po prostu się tam zarejestrować, to jest za darmo i poobserwować parę... Zacząć uczestniczyć. Tak, w jakichś tam działań, parę jakichś procesów, żeby po prostu nauczyć się patrząc, tak? A te obserwacje, o których ja dzisiaj mówiłem, to są tak naprawdę takie elementarne prawdy, które pewnie każdy, kto rzeczywiście tam coś robi w internecie i na Facebooku, wie. O tym, że nie da się wiele zaplanować, o tym, że na to trzeba dużo czasu, bo tego się nie opędzi przez pół godziny w ciągu dnia. Wiesz co, o to planowanie właśnie chciałem się zapytać, bo rzeczywiście jak też podejrzewam, że też jako agencja też często stoicie przed takim dylematem, że klient chce planu, opisu strategii, kalendarza działań. Tak, chociaż szczerze mówiąc my mamy akurat szczęście takie, że udaje nam się przekonać klientów naszych, że w gruncie rzeczy ten plan działań na Facebooku to jest kilka punktów. To jest jeden akapit tekstu, gdzie są pewne jakieś podstawowe założenia, jakiś kręgosłup, bo naprawdę się niewiele poza tym da przewidzieć. To jest tak, że każdy dzień coś przynosi, każdy wpis, każdy komentarz i można tylko jakieś ramy wytyczyć, jakąś ścieżkę, którą my chcemy iść i tak robimy. Chociaż i z tej ścieżki można czasem zboczyć. Zwłaszcza jak fani zaczną iść w inną stronę niż przy... Jakie są właśnie pułapki tego typu kampanii, działań? Słuchaj, moim zdaniem to jest tak. Po pierwsze, a to tak na głos myśląc. Po pierwsze, zdarzają się ludzie, którzy nas bardzo krytykują i nie lubią i próbują na Facebooku, czy gdzie to tam prowadzimy, dać upust swojej frustracji czy swojej niechęci, wpisując tam różne nieprzyjemne rzeczy. I to jest taka pułapka, to jest coś takiego, co się może zdarzyć, co nas może zniechęcić albo może sprawić, że my będziemy traktować to jako jakąś porażkę. Niesłusznie zupełnie. Po pierwsze, to oni nakręcają dyskusję. Po drugie, są w mniejszości na ogół, więc ta większość temperuje ich często zapędy, nawet bez naszej jakiejś ingerencji i moderacji. Po trzecie, tak to jest w komunikacji, no, że nie zawsze rzucony żart jest tak doskonały, że wszyscy tarzają się ze śmiechu. Czasem zapada cisza. Albo jest złośliwy komentarz, no i jakby trzeba to z pokorą przyjąć, no. Ale to jest jakaś pułapka i myślę, że ludzie tacy, którzy nie mają do tego, nie potrafią znaleźć dystansu, to mogą to odczuwać boleśnie, bo to jest po prostu... Nauczyć mieć grubą skórę, albo to też... No sam na pewno, wiesz, jako czytelnik wpisów twoich i komentarzy pod wpisami, to wiem, ile tam czasem zdarza się różnych rzeczy. No to jest jedna. Druga pułapka to jest takie myślenie życzeniowe, moim zdaniem, że po pierwsze o efektach założymy, a fani się sami nazbierają i to też często klienci, mówiąc szczerze, w ten sposób do tego podchodzą.
jest zdziwienie, dlaczego tych fanów tak wolno, tak mało przybywa. Przecież to takie ciekawe treści, tak? Więc za wysoko jak jakaś sobie cele stawiane i takie oczekiwania rozbuchane, podczas gdy na to potrzeba dużo czasu i dużo energii. Nie da się tego zrobić w tym. Zwłaszcza jak się naobiecuje klientowi. Tak, takich a poza tym to jest ciężka, codzienna praca i to jest nie praca taka, że o 10 się loguje, o 10.15 wylogowuje i zapomina, tylko to jest non-stop po prostu obecność. No właśnie, obecność. Czas tutaj też jest. Tak, i to jest też pułapka pewna przy wycenie takich działań, bo to też jest tak, że my staramy się wyceniać czas swojej pracy, no ale ten czas pracy jest uzależniony od stopnia zaangażowania internautów. On jest też i trudny do przewidzenia, więc my jakieś widełki określamy, ale niesie to pewne ryzyko. Okej. Okay. Czas, jeszcze wsparcie reklamowe, nie tylko tam tak, znajomi, uważam, że to jest ważne. Sobie, sobie polecą. Znaczy to się nie zadzieje w ten sposób. Jak spojrzymy na takie fanpage, jakieś profile, które są bardzo popularne, one mają zawsze wsparcie reklamowe. Znaczy, no, trzeba po prostu coś chyba bardzo wartościowego rozdawać, żeby ludzie rzeczywiście i stworzyć jakieś mechanizmy wzajemnego sobie polecania, które są z kolei nagradzane w jakiś sposób, żeby to się ładnie samo rozchodziło, ale i wtedy no, reklama nie zaszkodzi. Reklama na Facebooku jest droga, czy musi być dużym procentem budżetu? Moim zdaniem może być bardzo symbolicznym wymiarze. My przy niektórych projektach operujemy budżetem promocyjnym na Facebooku, nie wiem, 1000-2000 zł. I to się sprawdza, to znaczy, bo to jest potrzebne do uzyskania na przykład pewnej masy, tak? Okej. Zwłaszcza dotarcia do tych, których nie mają znajomych w znajomych kontaktach. Tak, tak, no. Tych użytkowników jest tam według różnych głosów i kalkulacji pewnie ze 3 miliony i no, każdy z nas ma setkę znajomych, czy no nie wiem, może ty jako aktywny uczestnik mediów społecznych masz tych znajomych więcej, ale to też nie są tysiące. Ale to tysiące, jest taka tam średnia 100-150 chyba to jest jakiś taki. Więc to jest pewna bariera, no, reklama to jest wyjście zupełnie poza tym. No i osnowy tych tania, znaczy koszty pozyskania fana to jest na ogół kilka złotych. Znaczy te koszty wyemitowanych reklam, opłaconych kliknięć w przeliczeniu na jednego fana.